Krakowa antykomunistyczna partyzantka, a 4 lata temu cały region praktycznie powstanie objął, cały stłumiony przez władzę. Dwa stroje, które teraz Państwo zobaczą, to są stroje mieszkanek północnego Wietnamu. Nazywają się Tu Tan. Prawdziwa Wietnamka musi mieć długie włosy, wobec tego ważnym dodatkiem jest chusta. Ale mamy tu Wietnam w stanowiskach, za swą chustę są nieobecne. Dwa kolejne stroje to tradycyjny strój białych tajów. To jest nazwa grupy etnicznej, która pochodzi od dominującej w stroju bieli, podobnie jak nazwa czarnych tajów. Obie grupy zamieszkują region górski w północnym Wietnamie. Tak ubiera się uczennica i studentka. To jest biała suknia tradycyjna, zwana auzai. Zwykle porusza się na rowerze.